Cześć, witam Was w kolejnym moim filmiku. Tym razem zakupy z Hebe. Tak jak Wam mówiłam, wybierałam się na zakupy, ponieważ ten sklep został otwarty w Kuprum Arena w Lublinie, a więc chciałam zobaczyć, jakie tam nowe firmy kosmetyczne są, których nie ma chociażby w Naturze czy Rossmanie. Rzeczywiście kilka takich firm się pojawiło. No i co kupiłam? Kupiłam przede wszystkim korektor z firmy Ingrid. Ja wcześniej nigdy nie miałam niczego z tej firmy. Słyszałam o niej na kanałach u dziewczyn. Wybrałam tylko ten korektor, bo ma być to korektor odżywczy. Ma tu witaminę E i też jakieś wyciągi z zielonej herbaty. No i zobaczymy, jak on się będzie tutaj pod moimi oczami sprawował. Jest jego 7 ml i ja mam go w odcieniu numer 10. Kupiłam także trzy konturówki z firmy Petsfy, bo także w Hebe pojawiła się szafa. No i oglądając filmiki Weroniki z Szusz, kupiłam trzy konturówki i tak, i wzięłam tę, którą ona cały czas polecała i która może nie polecała, ale która jej odpowiadała, 010 Nude, i to jest taki kolor, który niekoniecznie będzie mi pasował. To jest taki brudny róż. Nie wiem, czy będziecie coś widziały, bo dzisiaj bardzo świeci słońce i oślepia mnie wręcz. W każdym bądź razie ta niekoniecznie, ona jest zbyt blada jak do mojej karnacji, ale ta 020 Brown myślę, że będzie odpowiednia, bo jest bardziej zdecydowanym kolorem. To jest ten tutaj. No i jak tak sobie je nakładam teraz na rękę, to czuję, że są to konturówki takie kremowe, miękkie, takie jak ja lubię. I wzięłam jeszcze numer 040 i to jest szokolad, więc odcień brązu. A ja lubię takie odcienie, więc nie wiem, czy nie będzie za ciemne, ale myślę, że jak delikatnie obrysuję usta i wypełnię je, to może być całkiem fajnie. Oczywiście będę Wam mówić w kolejnych filmikach, co o nich myślę. Mrużę oczy, bo jest takie słońce fantastyczne dzisiaj, że trochę mi się ciężko przy nim nagrywa. A wtedy, kiedy ja byłam, to był trzeci dzień w otwarciu, było bardzo dużo promocji, więc skusiłam się na kilka rzeczy i wzięłam maskę do włosów z Kallos Vanilla. No nie wiem, czy będzie mi odpowiadała. Bardzo intensywny zapach i niezbyt fajny. Jakoś nie kojarzy mi się z wanilią. Taki troszeczkę zbyt ostry zapach, taki trochę chemiczny. Konsystencja tej maski też nie do końca jest fajna, ale zobaczymy. No nie będę ją spisywać na straty. Nigdy z tą firmą nie miałam do czynienia. Wiem, że jest bardzo polecana na wielu, wielu kanałach. Kupiłam tę mniejszą pojemność. One były w promocji. Chciałam wziąć tę bananową. Nie było. Były tylko w dużych pojemnościach, więc wzięłam wanilię i zobaczymy, jak ona będzie się sprawdzała. Ma regenerować włosy. Włosy mają być błyszczące, więc jeśli tak będzie, no to na pewno będę zadowolona. I do włosów wzięłam też BioSilk Silk Therapy. Nie miałam nigdy tego. Oczywiście na bez spłukiwania po myciu nakładamy na końcówki i zobaczymy, jak to też się będzie sprawdzało. To jest taka malutka pojemność, 15 ml, ale jedna kropla ma wystarczyć na to, żeby pokryć tutaj końce włosów i przede wszystkim zabezpieczyć końcówki. Ja niedawno włosy podcinałam i lubię taki tak ładnie wykończone te końcówki, żeby nie daj Bóg się coś tam rozdwoiło. I wzięłam jeszcze dwie rzeczy do pielęgnacji. Potrzebowałam maski, ponieważ używam sporo retinoli, więc skóra mi się łuszczy. I Bioderma oczywiście można u nas było już wcześniej dostać w większości aptek. Ja nie miałam nigdy tej maski i tak stanęłam sobie przy tych, właśnie w Hebe, przy tych półkach z kosmetykami Bioderma.
Bioderma. Poczytałam sobie trochę o nich i zdecydowałam się na tę maskę. I to jest maska, która ma, ma działanie łagodzące, nawilżające. I o to mi też chodziło. Czyli rzeczywiście, bo ja ją już dwa razy nałożyłam, rzeczywiście jest bardzo delikatna dla skóry wrażliwej, takiej zaczerwienionej. Będzie to świetna maska. No i jest rzeczywiście bardzo intensywnie nawilżająca. Jestem z niej zadowolona po tych dwóch użyciach i ona w ogóle nie ma zapachu, co dla skóry wrażliwej może być bardzo ważne. I ostatnią rzeczą, nie, jeszcze jest jedna rzecz, która no nie sprawdziła mi się, zaraz o niej powiem. Wzięłam płyn micelarny z Bandi. Ja miałam kiedyś z tej firmy dwa toniki, całkiem były niezłe, no więc, a że płynów micelarnych nie mam już, właściwie tam niekoniecznie potrzebuję jakby płynu micelarnego, bo mi kompletnie nie jest potrzebny, ale wtedy, kiedy nie chce mi się używać oleju do demakijażu, oleju kokosowego, to myślę, że fajnie sięgnąć nieraz po dobry płyn micelarny, który ładnie zmyje nam makijaż oczu. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. I on jest także dedykowany skórze wrażliwej. To będzie takie ukojenie dla skóry wrażliwej. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa tego płynu. Nie miałam go nigdy wcześniej. I co jeszcze chciałam Wam pokazać? Aha, słuchajcie. Kupiłam płatki. Wcześniej nigdy nie miałam ich. Płatki Tami. Nie wiem, czy one są w takiej regularnej sprzedaży w Hebe, więc ponieważ nigdy ich nie miałam, wzięłam i one są beznadziejne, są cieniutkie, sztywne, no i mają to bardzo ostre zakończenie, czego ja nie znoszę. Nie są takie miękkie, puszyste, no nie nadają się do niczego, może do zbywania lakieru z paznokci je zużyję. I to całe moje zakupy. Właściwie chciałam poznać coś z nowych firm, więc dlatego jest Ingrid, dlatego jest Petsfy. No, więcej niczego nie potrzebowałam, a ta maska, myślę, że już ją mogę Wam polecić, bo rzeczywiście jest fajna, mimo że nie ma zapachu, a ja lubię zapachy w kosmetykach, to bardzo przypadła mi do gustu i nakładam ją sobie w połączeniu właśnie z maską pod oczy z ziai. Nie pod oczy, tylko ona jest na skórę wokół, czyli na powieki dolną i górną i nakładam sobie właśnie tę maskę, krem maskę do skóry wokół oczu z ceramidami i tą biodermę i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście nawilżenie jest bardzo dobre. Nie zostawiałam jej na całą noc, ale trzymałam ją ponad godzinę, także jest dosyć tłusta i taka dobrze nawilżająca. I jakoś specjalnie mi nie brakuje tego zapachu, bo widzę, że działanie jest całkiem konkretne. Nie pamiętam, ile te rzeczy kosztowały, bo gdzieś zawieruszyłam paragon, ale chyba ta maska nie była tania, 70 albo 80 zł, tego nie pamiętam, ale jest jej tutaj 75 ml. No i sprawdza się, to jest najważniejsze. I cóż, ponieważ ja z Hebe mam jakby pierwszy kontakt, i będę miała teraz ją, no, ten kontakt częstszy, to powiedzcie mi, na jakie marki tam jeszcze zwrócić uwagę. Nie pamiętam wszystkich tych marek, ale rzeczywiście dwie, trzy marki były dla mnie kompletnie nieznane. Także jeśli wiecie, na co jeszcze zwrócić uwagę, na jaką firmę, to dajcie mi znać. A tymczasem ja już Wam dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce. Cześć!